Cieszę, że doszło do powstania klubu sportowego Basket Konin. Uważam, że to jest bardzo ważny, istotny moment w naszej koszykówce. O tym, że powstanie klub, który będzie się zajmował koszykówką seniorską, koszykówką ekstraklasy, wiedzieliśmy z Tomkiem Grabianowskim już po awansie do ekstraklasy. Wiedzieliśmy o tym, że potrzebujemy organizacji, która zajmie się jakby tą sferą działań koszykarskich w naszym mieście. Kwestia była tylko czasu, czy to powstanie od razu po awansie do ekstraklasy, czy potrzebowali będziemy na to rok czy dwa lata. Ponieważ w tamtym roku po awansie do ekstraklasy zderzyliśmy się z całą masą sytuacji organizacyjnych, żeby sprostać wymogom Tauron Basket Ligi Kobiet, więc podjęliśmy taką decyzję, że wystartujemy jako MKS Mus Konin w ekstraklasie. Natomiast w trakcie sezonu jakby taka główna rozmowa między nami odbyła się w miesiącu listopadzie, gdzie po paru miesiącach jakby funkcjonowania w Tauron Basket Lidze Kobiet wiedzieliśmy o tym, że dla lepszego funkcjonowania musimy oddzielić klub młodzieżowy od klubu ekstraklasy. Podpisaliśmy umowę cesyjną, złożyliśmy wszystkie papiery, które były potrzebne do Polskiego Związku Koszykówki. Już jesteśmy pełnoprawnym członkiem Tauron Basket Ligi i Polskiego Związku Koszykówki. Mamy już swoją licencję klubową. Cel jest tego jeden tak naprawdę. MKS Mus Konin jest wielkim klubem, największym w Wielkopolsce, jeżeli chodzi o liczbę startujących dzieci i młodzieży. I my nie byliśmy w stanie organizacyjnie i sportowo podołać obsłudze zespołu zawodowego i obsłudze zespołu i zespołów młodzieżowych, których mamy kilkanaście w rozgrywkach. I to wychodziło nam, powiedzmy tak sobie, na średnim poziomie. Dlatego doszliśmy z Tomkiem do wniosku, że ja się zajmę, że tak powiem, szkoleniem dzieci i młodzieży, bo to troszeczkę nam osłabło, natomiast Tomek zajmie się zespołem ekstraklasy. Mamy jedną świadomość, że jeśli chcemy rozwijać koszykówkę w Koninie, to jest potrzebna ekstraklasa i zespół na wysokim poziomie po to, aby dzieci mogły się identyfikować z tymi najlepszymi zawodniczkami, a co za tym idzie, będą pełne pasji, mamy nadzieję i chętne do tego, aby trenować koszykówkę, a to miejsce jest dobre w MKS Mus Konin. Także wspólnie chcemy iść do przodu po to, aby koszykówka w mieście Koninie coraz bardziej się rozwijała. Między Basketem Konin a MKS Mus Konin będzie podpisana umowa szkoleniowa, na mocy której zawodnicy i zawodniczki MKS Mus Konin jakby będą mieli możliwość kontynuowania kariery seniorskiej w zespole Basket Konin. Te dwa kluby będą związane umową szkoleniową. Liga zawodowa w dużej mierze jest uzależniona od tego, jakie możliwości finansowe dany zespół ma, bo to od tego zależy, jakich graczy zakontraktuje. Wydaje mi się, że te pieniądze w tym roku będą troszeczkę lepsze, ale nie ukrywam, że bardzo duża rola jest tutaj miasta Konin, które nam pomaga. Nie? Znaczy miasto nie będzie utrzymywało tego zespołu, ale jest bardzo duże jakby ze strony władz miasta, bardzo duże wsparcie w rozmowach z potencjalnymi sponsorami.